Moi drodzy, tydzień temu mogliście zobaczyć pierwszą część rozmowy z Miłoszem, a teraz zapraszam na drugą część. Cześć moi drodzy, po wielkim sukcesie pierwszych warsztatów, jakie przygotowaliśmy razem z Adamem Aleksandrem, które miały miejsce w Warszawie, zdecydowaliśmy się przygotować kolejne. Jeżeli macie jakieś pytania, nie możecie sobie z czymś poradzić w życiu, to serdecznie na nie zapraszamy. W marcu będą miały miejsce w Londynie, a w kwietniu w Gdańsku i w Katowicach. Więcej informacji, rejestracja na www.adamaleksander.org/warsztaty. Uwierzcie mi, na pierwszych warsztatach naprawdę było magicznie. Jestem przekonany, że na kolejnych będzie podobnie. Jak żyć? Jak żyć? Chciałoby się zadać pytanie i to pytanie często zadaje się u psychologa, jak ktoś nie umie sobie poradzić z życiem. Ciekawi mnie, dlaczego tak jest, że mogę powiedzieć, chyba rozdrapując przeszłość u psychologa, często leczymy ten problem, załatwiamy go. Czyli dochodząc do jakiegoś, do źródła problemu, nagle się go pozbywamy. Dlaczego tak jest? Och, to jest dużo. W kontakcie terapeutycznym prawie połowa efektu to jest kontakt z drugą osobą. Czyli to, że jest to jakaś osoba, która, jak powiedzieliśmy wcześniej, mówi ci, że masz prawo się tak czuć. To jest pierwsza sprawa. Jeżeli już jest ktoś, kto to akceptuje i nie mówi, że to jest źle, albo że jest coś z tobą nie tak, że ty tak robisz, to w sumie jesteśmy całkiem nieźle po drodze. Druga sprawa jest taka, że taka osoba często jest sprawna w mówieniu, co to może znaczyć. Czyli, że to nie jest źle, że ty się tak czujesz. Znasz taki dowcip, może go już opowiadałem, jak dwóch się facetów spotyka, jeden mówi, że się moczy w nocy. Nie wiem, chyba nie. Mówi, słuchaj, się moczy w nocy, ma taki problem. Rozmowa była dłuższa, ale nie chcę zajmować czasu antenowego. Moczę się w nocy. Mówi taki, a słuchaj, mam takiego terapeutę, w sobą w ogóle pomaga, w ogóle co, iść do niego. Tak, to napisz mi numer, on zapisany. No i się spotykają jakiś czas później. Mówi, tak, byłeś u tego, no byłem, ten w ogóle rewelacyjny terapeuta, super, ale pomógł, tak? Nie moczysz się, słuchaj, moczę się, ale teraz jestem z tego dumny. I to mniej więcej tak działa, że terapeuta daje ci taką szansę uznania, że fakt, że ty reagujesz na coś agresywnie, może mieć inne wytłumaczenie niż to, które miałeś do tej pory. I to ci daje pewną przestrzeń do dalszej pracy. Możesz zastanowić, co z tym zrobić. Że ty nie musisz tego tak robić. A może to ci w sumie pomaga w niektórych sytuacjach. Może to jest takie bardziej ubłaskawione. Wiesz, jak nie możesz zmienić sytuacji, to myślenie o tej sytuacji możesz zmienić zawsze. I my najczęściej z tego korzystamy. Podejrzewam, że wiele szkół terapeutycznych też, a zwłaszcza taka psychodynamiczna, bo o tym teraz mówimy. Więc to jest drugi element w terapii, który bardzo pomaga. Po trzecie, co bardzo pomaga, i my o tym nie powiedzieliśmy, to jest pewna aktywizacja mojego nowego myślenia. Jak nam czasami coś przyjdzie do głowy, to my też wiemy, że normy, póki nie są w naszej głowie aktywizowane, to one za specjalnie nie działają. To, że ktoś nam musi ciągle przypominać, o co nam w życiu chodzi. Tak? Kościół ma to obcykane. Chodzisz do kościoła, kościół ci ciągle mówi, o co chodzi w życiu. To samo w zasadzie, tylko jakby nowe permutacje. I tu znowu mamy badania, zresztą dotyczące też moralności, ale zaczęły się od tego, że sprawdzano, czy katolicy są bardziej moralni. I okazało się, że są, ale tylko w niedzielę. Jak chodzą w niedzielę do kościoła. I dlaczego? Albo jak chodzą częściej, to częściej. W sumie, wiesz, nie jest źle, to jest tam 14% życia. 1/7. Ale jednak tylko w niedzielę. Dlaczego? Dlatego, że my mamy tendencję, żeby coś u nas w głowie wróciło do naszego sposobu myślenia, to musimy przepuścić tam krew, że tak powiem obrazowo, ale to nie jest w żaden sposób uczenie. Jak wypełniasz PIT i na końcu jest podpis, w którym oznajmiasz miastu i światu, że wszystko, co napisałeś, to prawda, to już jest za późno. Ale jeżeli idziesz do sądu i na początku przysięgam, że mówił prawdę, całą prawdę i tylko prawdę, to jest dobrze, dlatego że aktywizujesz normy w swojej głowie, jakby przypomina ci otoczenie, że chodzi też w życiu o uczciwość. I to przez jakiś czas działa. A potem gasa, ale działa przez ten czas, jak ty mówisz, przed sądem. Ale jak po wszystkim masz to zrobić, no to już jest w sumie niestety pozamiatane. I to samo mamy na przykład ze studentami. Jak się studentom mówi, wypełnij ten test, jakieś tam zadania, ale proszę, tutaj jest takie zobowiązanie, które podpiszesz. I to zobowiązanie brzmi tak, to było na MIT. Zobowiązuję się, że w trakcie tego testu będę przestrzegał kodeksu honorowego studenta MIT. Tak?
I nie ma takiego czegoś w ogóle. Ale sam fakt, że się ludziom przypomina o tym, że w ogóle jakiekolwiek normy istnieją, tak, to działa. I tak samo jakby transplantując to na wiele różnych innych dziedzin życia. Jeżeli ktoś wstaje rano i sobie przypomina, o co mu w życiu chodzi. Na przykład wstaje rano, niektórzy mówią, jestem odważny, tak, wybieram odwagę ponad komfortem. Będę się starał, żeby dzisiaj żyć zgodnie ze swoimi wartościami, które są takie i takie. To oczywiście brzmi nieźle, ale niektórzy tak robią. To jest zasadne. A jak to zrobisz wieczorem, to idzie w piach. I to samo się dzieje z dziećmi. Wychowywanie dzieci, jak niektórzy mówią, to jest w sumie powtarzanie ciągle tego samego. Tak? Jeżeli my sobie raz na pół roku przypominamy, jakie są wartości, raz na rok, albo raz na w ogóle nie wiadomo ile, to jest za mało. Bo w całej reszcie sytuacji nic nas nie reguluje. Reguluje nas ta etyka autentyczności, która mówi, że to, co ja chcę, to jest na pewno dobre, a my już wiemy, że to nie jest do końca niestety prawda. I chodzenie do terapeuty, co najczęściej jest co tydzień, jest całkiem niezłe, bo on ci co tydzień wraca trochę na te tory, z których ty wracasz do starych nawyków. Dlatego to jest tak ważne, żebyś do innych ludzi, tutaj ta terapia znowu się kłania, bo my możemy się w ogóle zorientować, co my mamy w głowie. Tak? Jak mówi stara zasada, skąd mam wiedzieć, co myślę, skoro tego nie powiem albo nie napiszę. To dopiero jak ja mówię i zaczynam mówić, to dopiero ja wiem, co mi się w głowie składało. Nierzadko te wizyty u terapeuty trwają długo, bo ja próbuję docyzelować, bo ja czuję, że ja mówię, ale to ciągle nie jest to, ciągle nie jest to, ciągle nie jest to. Ale tu jest inna sprawa, która się w tym wiąże. Czyli ja potrzebuję innych ludzi do tego czasami, żeby mi powiedzieli, jaką mam fryzurę z tyłu. Tak? Tak jak rozmawialiśmy chyba troszkę poprzednio, że jest wiele pytań w życiu, na które ja sobie mogę odpowiedzieć sam, ale jest też taka masa, że ja sobie sam na nie nie odpowiem. Choćby taką, jaka jest fryzura z tyłu. No wiadomo, że tu wnikliwy, intelektualny widz zaraz powie, że mogę z lusterkami lawirować, ale czasami ja na przykład, nie wiem, cholesterol mam 200 w wieku lat 50 i w sumie póki ja kogoś nie zapytam, albo się nie dowiem, albo nie będę znał statystyki, to ja nie wiem, czy to jest dobrze, czy źle. Tak? Ja dopiero idę do lekarza, on mówi, no tu ma pan podwyższony, tu ma podwyższony, mówię, Boże, to już będę umierał. On mówi, nie, w pana wieku to super, widzisz, ja się dobrze czuję, ale przez to, że mam kontekst społeczny. I my tego kontekstu szukamy. Ile zarabiają ludzie w moim wieku? Jakimi samochodami jeżdżą ludzie? Ile mają dzieci ludzie w moim wieku? Tak? Ile mają psów, kotów? Czy dużo podróżują i tak dalej? Rozmawialiśmy o tym poprzednio, że tę wiedzę trudno czerpać z Instagrama. Ale tu się pojawia jeszcze jedna rzecz. Ja nie wiem, czy, bo ty powiedziałeś, że do tego hejtu dojdziemy. Tak, za sekundę właśnie. A, no to w tym momencie właściwie, więc możesz. No. Bo tutaj problem pojawia się taki, że nam się ostatnio zaczęło to pytanie innych ludzi o zdanie źle kojarzyć. Bo wiele osób w sumie uważa, że może się wypowiedzieć na różne tematy. Że tak jak do tej pory często problem polegał na tym, że my myśleliśmy sobie, zapytam innych o zdanie, to mi coś poradzą. Tak, sprzedawcy nie zapytam, bo on nie ma dobrych intencji, tylko sprzedaje to, co ma dużą marżę. Kelnera nie spytam, bo on sprzedaje to, co było kupione na targu za pół ceny albo mu się kończy termin ważności. Że wszystkim jest coś nie tak, za to opinii masa. I tutaj zmierzam do tego, że jest taki patent, który został zapomniany przez historię, który się kiedyś nazywał świstek skład. Zaraz to rozjaśnię, jak się nazywał. Czy taki świstkowy zestaw znajomych. Że się, to jest takie ćwiczenie, że bierze się kartkę, która ma 2,5 na 2,5 cm i wypisujesz tam opinię, czy wypisujesz tam imiona i nazwiska osób, których opinie cię interesują. Jedna, dwie, myślę, że sześć, góra. I koniec. My żyjemy w takich czasach, w których jakby myślimy, że to krytyk ma znaczenie. Że to jak ktoś, kto pokaże palcem, mówi, o ty Łukasz, ale to jest trzoda, to jest paździerz, ty źle zrobiłeś. W ogóle opinie staniego miejsca na widowni nie mają kompletnie znaczenia dla osób, które są na arenie. Mnie może, ciebie może oceniać osoba, która jest na arenie, z niejednego pieca chleb wynosiła, jest we krwi, jest w pocie, jest w łzach, ewentualnie możesz ją dopisać na tę kartkę. Cała reszta kompletnie nie ma znaczenia dla tej opinii. I teraz to jest taki FOPO, to się nazywa, czyli strach przed opiniami innych ludzi. My myślimy, że to w ogóle ma jakiś sens. Nie chodzi o to, żeby tam były takie osoby, wszystko dobrze, Łukasz, super, a teraz też dobrze i tak dalej, tak? Ale żeby to były takie osoby, co do których ty wiesz, że jak coś skiepścisz, to on powiedzą, Łukasz, to niestety poniżej twojemu poziomu, ale mogę być teraz w tym z tobą, jak ty będziesz z tego wychodził. Tak? Obiecuję ci, że będę. Pogadajmy, zobaczymy, co się stanie i tak dalej. Tak? To nie tacy ludzie, którzy się na wszystko zgadzają. A cała reszta, to nie jesteś na mojej liście.
podobać się to albo nie. Sorry, możesz tam sobie popisać, możesz sobie robić różne... Nie jesteś tam... Koniec, nie macie na kartce. Żeby się dostać, czyli żeby ktoś mógł wyrazić opinię na temat osób, które są na arenie, a to, co robią osoby, które się wystawiają na widok publiczny, już nie mówię ty, każda, kto ma konto na Instagramie i tak dalej, to jest piach na arenie. To jest krew, to jest masa roboty. To mogą być oceniane tylko przez takie osoby, które też wiedzą, co się dzieje, które też wychodzą na widok publiczny. Na pewno nie anonimowo. Czyli te inne opinie. I my żyjemy w świecie, który nam próbuje mówić, że każda opinia ma znaczenie. Nie ma. Niestety nie ma. A na pewno i prywatnie. Rozmawialiśmy tutaj przed nagraniem, że to jest główna zasada Taylor Swift. Tak? Ona mówi tak w jednym z wywiadów. Googlałam kiedyś swoje imię i nazwisko i nauczyłam się jednego. Czego? Nie googlaj swojego imienia i nazwiska. Ja mam osoby, które są na mojej, to jest mój świstek skład, które mogę zapytać o to, jaka jest moja książka, czy mi się podoba i tak dalej. I koniec. A reszta, jak ktoś się podpisał Jancio15 i mówi super książka, albo mówi paździerz, znaczy ja cieszę się, że się komuś podobała, ale nie przejmuję się, że się komuś nie podobała. A ja wiem, co tam się u niego w życiu stało, a ja wiem, kto to w ogóle, a ja wiem, czy on miał dobry dzień, a może nie jadł, tak? I tak dalej. No właśnie, powiedziałeś paździerz. Dlaczego jest tak, że uwielbiamy oceniać? Ludzie uwielbiają oceniać. Co sobie tym załatwiają? No wiesz co, no, u nas też wiele rzeczy sobie tym załatwiają. Oceniać, pewnie, hejtować. No, jednym z takich rzeczy jest to, że my generalnie, na przykład, jeżeli ktoś miał pecha, bo ja nie mówię, że ktoś się nie stara i jest przez to gorszy. Niektórzy mieli pecha i mają słabo w życiu. To sobie też próbują wyjaśnić to, że inni mają lepiej, bo na przykład zrobili coś niestosownego, a ponieważ ja próbuję być uczciwy, no to nigdy takiego czegoś nie osiągnę. Tak? To jest taki przykład. Nie? Czyli on napisze, przykład... masz, bo ukradłeś. Tak, masz, bo ukradłeś. I ja już teraz czuję. Po drugie, jeżeli ja mogę zastrzelić papieża, to jestem... Ktokolwiek strzeli, zabije Cezara, staje się sławny. Tak? Znam to. Więc jak mogę nawrzucać papieżowi, no to jestem o wiele poważniejszą osobą, niż jak mogłem nawrzucać Łukaszowi. Tak? Bo jak mówimy Łukasz, ten papież to ćwok, no to wszyscy pomyślą, że teraz to ja już jestem ważniejszy od tego. Tak? Inna sprawa jest taka, że niektórzy rzeczywiście mają jakieś wysokie skłonności neurotyczne i mało dopaminy i generalnie słabo im idzie w życiu i po prostu ciężko im z tego wyjść. A jeszcze inni mają jakiś czynnik sytuacyjny, kogoś im przypominasz, nie wiadomo w sumie z czego to się wzięło i tak dalej. Ale prawda jest taka, że jeżeli ktoś wychodzi na arenę i podejmuje tę decyzję w życiu, że stanie się osobą widzialną, widoczną, nie tylko w internecie, chociaż internet jest akurat o tyle fajny, bo wszystko jest anonimowe, ale w rodzinie, społecznie ktoś bierze, wychodzi i mówi, zróbmy coś innego, pomóżmy dzieciom, pomóżmy pieskom, pomóżmy szpitalom. To prawda jest taka, że on zostanie zbombardowany. On wybiera, jego decyzja, że on wybiera odwagę ponad komfortem, jest stuprocentowo skorelowana tym, że jego po prostu otoczenie go zbombarduje. I on będzie codziennie, każdego dnia, oczywiście mógł być wdzięczny za to, że dalej żyje i może próbować, ale niektórzy mówią tak, dobra, jestem gotów podjąć to ryzyko. Tam nie ma ryzyka. Tam po prostu zostaniesz zczołgany, jak się tylko wystawisz. To jest cena odwagi. Jak jesteś odważny w życiu, to jest 100% szans, że zostaniesz zczołgany. Każda odważna osoba. Matka Teresa, Gandhi, Martin Luther King, to daleko pociągam. Papież Jan Paweł II, prezydent każdego rodzaju, który sobie myślisz, wystawiasz się, podejmujesz jakiś akt odwagi, 100% szans, że zostaniesz wywalony. Nie, to nie jest w ogóle korelacja, ryzyko, spróbujmy, zobaczymy, co się stanie. Tylko, żeby się na to wszystko zdecydować, to trzeba to. Po pierwsze, najczęściej my to robimy powoli. Robimy to pomimo swojego strachu, bo to nie jest tak, że ja się nie boję. Tak? Każdy się boi. Rozmawiasz z różnymi osobami, z artystami. Niektórzy tutaj robią bardzo poważne miny albo robią inne rzeczy. Prawda jest taka, że mamy takie statystyki, że do około 85 roku życia artysta się panicznie boi publikacji swojego dzieła, bo on do końca nie wie, czy to jest dobry pomysł. Książka, płyta, rzeźba, wernisaż malarski i tak dalej. Coś zrobiłeś, coś ci wyszło. Nie do końca wiesz, co to, bo ten proces jest nie do końca świadomy i ty już teraz nie wiesz, czy to jest w sumie dobre, czy nie. Znaczy statystycznie nie jest, ale ten lęk jest potworny. I jak zbierzemy to wszystko do kubki i to jest masa osób, która mówi, jak mi ktoś przyłoży, to ja nie wiem, co się ze mną stanie. Zresztą rośnie takie pokolenie osób, które nie ma w ogóle doświadczeń z własną porażką, bo umiejętność wstawania
i wystawania, i wrażliwości, to są dwa z chyba trzech czy czterech podstawowych komponentów odwagi. Jak nie umiesz się podnieść, to w ogóle nie masz po co być odważny. A ludzie mówią tak, jak mnie się nie uda, to ja nie wiem, co zrobię. I terapeuta go pyta, no ale nie udało ci się tak coś, co zrobiłeś? Nie, nie, mi się zawsze udawało. Znaczy ta osoba miała albo znajomych, albo rodziców najczęściej, którzy w ogóle nie dali mu szansy doświadczyć tego, że mu się w życiu coś nie udało. Że trzeba, można się odczepać, wypluć krew z ust, przepłukać oczy, żeby nie było w nich tego pyłu i zresztą słonego od potu i wciągnąć nosem i spróbować jeszcze raz. I to na tym polega odwaga. I jak ktoś siedzi na ostatnim miejscu i pokazuje z tyłu palca, mówi debil. To gdzie my w ogóle jesteśmy? Tutaj, tak? Jeszcze się nie podpisał, w ogóle nic nie powiedział. Tak? To w ogóle nie ma kompletnie strategicznego znaczenia. Dlatego najprostszy sposób jest taki, zresztą pracując z ludźmi, którzy są, wystawiają się na teren, jest taki, żeby się w ogóle tym nie interesować. Nie czyta, to ci nic nie da. Nie wniesie cię, to nie jest w żaden sposób opinia, która jest wiążąca i tak dalej. Tam niech się różne rzeczy dzieją, ale jeżeli ktoś się wystawi odważnie na zewnątrz i będzie gotowy na to, że zostanie skopany, bo zostanie na 120%, to jest ewentualnie osoba, która może do kartki zostać dopisana. Ewentualnie. A też nie do końca wiadomo, bo ona nie tylko się da, ale też będzie ze mną, żeby przez to przejść. Ale czy to jest tak, że ta osoba zostanie skopana, czyli no przez kogoś będzie skopana, przez odbiorców, bo to jest taka norma społeczna, to jest norma naszego kraju, czy to jest norma świata i tak jest? Wiesz co, w sumie jest to w dużej mierze norma świata i to nie jest nasz problem w Polsce, tylko problem generalnie. Internet między innymi daje wiele różnych szans, z których najważniejszą chyba jest anonimowość, przynajmniej ci ludzie, którzy... Anonimowość w internecie jest w dużej mierze fikcyjna, nam się wydaje, że my jesteśmy anonimowi, ale anonimowość daje... obniża poprzeczkę, jeśli chodzi o naszą etykę. I mamy na to masę badań. Jeżeli się nie podpisujesz, to możesz nawrzucać. Jeżeli zasłonisz sobie twarz, to okazuje się, że nawet jak kopiesz ludzi prądem, nawet w tym takim milgramowskim eksperymencie, kopiesz ludzi prądem, to jak masz kominiarkę i oni cię nigdy nie zobaczą, to masz tendencję do kopania ich bardziej. Jak przyciemnisz światło, to ludzie mają tendencję do większego oszukiwania. Jak założysz przyciemniane okulary, to już to wystarczy, też masz tendencję do większego oszukiwania. Czyli zmniejszenie szansy na to, że ktoś cię widzi i wie, kim jesteś, zdjęcie takiego regulującej funkcji społecznej powoduje, że my zaczynamy się zachowywać gorzej. I to w sumie pokazuje w dużej mierze internet. Ja mogę być kim chcę i nie ma tego, kto skontrolować. Zresztą to hejt jest jednym z tego przejawów, ale na przykład nie wiem, randki internetowe też takie są. Tak jak ja kiedyś się umawiałem na randki, nie mówię, że to jest jakiś mega zły pomysł, ale generalnie jest gorszy. Jak się umawiałem z kimś na randki, to była Jadzia z sąsiedniej wsi albo Stach z drugiej ulicy. Jeżeli Jadzia albo Stach nosili jakąś chorobę, którą przekazują swoim potencjalnym kochankom, to ja się na pewno o tym dowiedziałem. A jeżeli Jadzia zdradza, a Staś robi różne inne złe rzeczy, bije albo robi co innego, to ja się też dowiedziałem, bo ktoś ich znał. Jedni powiedzieli złośliwie, bo ich Jaś z Jadzią porzucili i nie powiedzieli, a się wiedzieli, a w internecie ja mogę być kimkolwiek, tak? Żaden się nie dowie, że jestem psem, nie? Jak mówią memy. I nie ma mi tego, kto skorygować. Czyli to poczucie anonimowości powoduje, że ja mam, nie tylko mogę oszukać, ale że ja prawdopodobnie oszukam. I my mamy, słuchaj, na to masę badań, które pokazują, że nam się wydaje, że my nie oszukamy, tak? Opowiadałem o takich badaniach, chyba było pytanie profesora Grzelaka, na twoim osiedlu skończyła się woda, przyjechał baniakowóz, każdy ma po 5 litrów, ile weźmiesz ty, a ile weźmie reszta? Ludzie najczęściej zakreślają, że ja wezmę tyle, co trzeba, a reszta na pewno weźmie więcej. To prawda jest taka, że my też weźmiemy więcej. My po prostu mamy tendencję do myślenia o sobie jako o uczciwych, ale prawda jest taka, że my po prostu o wiele lepiej przewidujemy cudze zachowania niż własne. I że jak mamy zły dzień, coś tam, a na pewno nie można nas wykryć i potrafimy to uzasadnić, bo na przykład ktoś mu musiał powiedzieć, że on jest debilem, no to w sumie już. Więc to nie jest tak, że my o innych rozmawiamy, bo inni to coś robią. I chcę, żeby to jasno wybrzmiało. My mówimy o sobie samych. Oczywiście psychologowie społeczni zadają pytanie inne. Dlaczego my w ogóle oszukujemy tak mało? Bo w sumie okazji do oszukiwania jest dużo. Profesor Arieli daje taki przykład barwny, że on zawsze jak wchodzi do restauracji, to teraz pewnie tego nie robi, ale pyta, czy można wyjść bez płacenia. No to kelner się od razu odwadnia w sposób niekontrolowany, a on go pyta od razu,
Mówi, że w sumie na, tak, że trzeba było poczekać, jak duża grupa wejdzie, albo jak on pójdzie gdzieś tam na zaplecze, wtedy można by się było wysmyrnąć. A potem go profesor pyta, ile osób oszukuje. I on mówi, że bardzo niewiele. Że nawet jeżeli ktoś wyjdzie bez płacenia, to najczęściej dzwoni, chce zapłacić przelewem, bo po prostu zamyślił się i wyszedł, nie? I to jest pytanie psychologów społecznych. Dlaczego ludzie oszukują tak mało? I prawdopodobnie dzieje się tak dlatego, że samo poczucie, że ja jestem widziany i że inni na mnie patrzą, zresztą mamy też na to badanie, nie wiem, nie będziemy teraz tam aż tak daleko płynąć, że ludzie na mnie nie kontrolują, tylko że mnie widzą, powoduje, że ja się zaczynam zachowywać tak, żeby nie odstawać od grupy. I dlatego to jest coś, o czym my musimy pamiętać a propos hejtu i całej reszty rzeczy, że człowiek nie chce być tak bardzo uczciwy, najczęściej, bo znamy różne przypadki barwne, ale najczęściej tylko chce pasować do grupy, w której jest. I jeżeli mamy wpis i pod tym wpisem jest 150 wpisów negatywnych, że dobrze mu tak albo coś tam, ta osoba, która nie jest zdecydowana, a każdy z nas ma takie momenty, że jest chwiejny w swoich opiniach, widzi tylko tę wersję i myśli, że to jest norma społeczna, że wszyscy tak uważają. A tymczasem tak nie jest. Jest taki przykład z metra w Nowym Jorku, piszę teraz książkę, więc tam go wrzuciłem. Jak wszedł facet, był o tym w New York Timesie artykuł, wszedł facet i tam były swastyki narysowane wszędzie, markerem. I on wszedł, rozejrzał się, wszyscy byli zajęci, tam komórki, tak, wiesz, jak to tam w metrach się dzieje. I on wszedł, mówi, i on się tak rozejrzał i powiedział tak, potrzebujemy chusteczek i płynu, może być do okularów albo jakiś ze spirytusem. I wszyscy zamarli, ale wiedzieli, o co chodzi. I jedna babka wyjęła chusteczki i powiedziała, ja mam akurat płyn do okularów. I za nią byli następni. I on powiedział, że no tam wiesz, wiele z tych sytuacji jest znamiennych, bo na końcu był taki komentarz, że ktoś powiedział, to jest właśnie Ameryka Trumpa, odnosząc się do namalowanych swastyk. Ale druga osoba powiedziała, że to właśnie to nie jest Ameryka Trumpa. Że póki my jesteśmy tutaj, my jesteśmy Nowojorczykami, to nie damy szansy temu, żeby taka Ameryka zaistniała. Tak? Nie będzie takie rzeczy nie będą miały miejsca. A druga konkluzja jest taka, jest nieoczywista, ale jest też ważna, że jeżeli nie możesz być pierwszy, to zawsze możesz być drugi albo trzeci. Że jedna osoba, zawsze jest ten moment, że wszyscy patrzą, głupi, czy w sumie to jest dobry pomysł, ale jak już są dwie osoby, to już jest poważna sprawa. I to jest wszystkie te dramaty, które się dzieją, że ktoś jest zamordowany, ma miejsce katastrofa, kataklizm i tak dalej, że zbierają się ludzie i pokazują, że oni są przeciwko, to oni pokazują, w dużej mierze my pokazujemy sobie sami, bo ja też nie jestem zwolennikiem mówienia, że oni gorsi, a my lepsi, bo my generalnie wszyscy mamy za uszami, że my pokazujemy, jaka jest norma. Jeżeli ja widzę zły wpis na internecie i nic z nim nie robię, a w sumie uważam, że mógłbym, to powinienem dla przeciwwagi napisać, że ja się z tym nie zgadzam. Żeby osoba, która czyta, nie została tylko z tą odważnikiem postawionym na jednej szalce, bo ona widzi, że żeby, to jeszcze jeden rzucę przykład. Dajesz taki przykład, że mówisz, na przykład, to profesor Cialdini opisuje ten przykład, że jest taki park w Stanach, gdzie są skamieniałe drzewa i było napisane na tej tabliczce. Ludzie, którzy tu przychodzą, wynoszą skamieniałe drzewa, bo to kamyki były, nie? W sumie. Wyniosą te drzewa, biorą do domu i tam teraz będą, i jeżeli tak dalej pójdzie, to już niedługo tego lasu nie będzie. Więc nie wynoście. I co się stało? Ludzie zaczęli wynosić bardziej. Bo tu zasygnalizowano pewną normę społeczną. Norma społeczna jest taka, że wynosimy. Większość osób wynosi. To tylko ja nie wynoszę. To już wszyscy wyniosą. Nie będzie tego parku, to ja przynajmniej dziecku w domu pokażę, no, co twój wujek, czy tata, czy dziadek wynieśli, jak jeszcze ten park był. Więc trzeba było napisać, że większość osób tego nie robi. I to pomogło. I to się robi na przykład, jak w Wielkiej Brytanii ludzie nie płacili podatków, to dostawali taki mail, który też był bardzo niezły, tani, a skuteczny. 9 osób na 10 w twojej okolicy płaci podatki w terminie. I koniec. I zaczynasz czuć, że ty nie pasujesz. I nie wiem, mieszkasz na tym osiedlu, to wiesz, czasami ludzie wychodzą z psem. Właściciele, wychodzenie z psem jest takie, że psu w różnych momentach się zachciewa. Trzeba po nim zbierać, przynajmniej w mieście, w którym mieszkamy. I ludzie to najczęściej robią. Ale są takie momenty, że jesteś bardzo zmarznięty, masz dużą oszczędność dla własnej energii cieplnej i twój pies robi tego kangura na trawniku. I pierwszy moment taki, co ludzie robią często, jest taki, że się rozglądają, czy ktoś to widzi. Nie trzeba zwrócić uwagi, ale sam fakt, że jesteś widziany, jest regulujący. Tak? To profesor Langer zrobiła taki spektakl, już ostatnia rzecz, spektakularny eksperyment z ekspresem do kawy, kiedy trzeba było wrzucać pieniążki za wypity kubek, żeby z tego słoiczka potem odkupić kawę.
I okazało się, że wystarczyło koło ekspresu zrobić naklejki z oczami, żeby ludzie wrzucali więcej. Ten wzorzec, że ktoś na ciebie patrzy, jest tak silny. My po prostu, dlatego mówię, konkluzja tego jest taka, chcę, żeby to dobrze wybrzmiało, że my nie mamy, i to się odnosi do etyki autentyczności, do masy innych rzeczy, nie mamy w sobie jakiegoś stabilnego słupa wartości, przynajmniej większość z nas nie ma, bo są osoby, które mają, ale większość z nas nie ma, większość z nas chce pasować do miejsca, w którym jest. I my cały czas na głos mówimy, aktywizujemy te normy, jakie są. Lub tych, nie lub tych, nasze miasto robi to, nasze miasto... W sumie wiesz, to ciężko ocenić. Bo w większości osób się po prostu najbardziej opłaca wpasować w grupę, więc tam ciężko ocenić, czy PO, czy PiS jest lepsze, bo jakbyś mieszkał w mieście, gdzie jedna z tych partii jest dominująca, byś powiedział, że bardzo nie lubisz właśnie tej, to by ci było ciężko, a nie byś roboty nie znalazł, ani nic. A jeszcze 200 lat temu to w ogóle byś umarł z głodu. Więc mamy ten wbudowany mechanizm do wtapiania się w otoczenie. Dlatego musimy aktywnie generować informacje o tym, jaka jest norma w naszym otoczeniu. W naszym otoczeniu nie śmiecimy. W naszej dzielnicy jesteśmy, nie wiem, życzliwi. Jeżeli ktoś kogoś zamorduje, to my jesteśmy temu przeciwni. Taka liczba osób uważa, że to nie jest dobry pomysł w żadnym wypadku. To czy marsz, który miał miejsce po śmierci prezydenta Gdańska, gdzie cały kraj wyszedł, bardzo dużo ludzi wyszło, gdzie była zbiórka pieniędzy, coś da czy nie? Bo wszyscy się... Na ile da? Dało. Po pierwsze widać, jak wiele osób uważa, że to był zły pomysł, żeby to robić. To trzeba jasno powiedzieć. Jeżeli coś jest złym pomysłem i uważamy, że to jest zły pomysł, to trzeba powiedzieć, nie zawsze znaczy, że my mamy rację. Bo trzeba się czasem zastanowić. To my też mamy takie badania, że ludzie najczęściej myślą, że się na czymś znają, ale tak naprawdę to my się nie znamy. Ale akurat w przypadku jawnego takiego działania agresywnego, targnięcia się na cudze życie, no to co do tego podejrzewam, jesteśmy wszyscy zgodni. Tak? Nie był to dobry pomysł. Więc gdyby pojawiła się wątpliwość, że może jakimś pokrętnym sposobem jednak coś w tym było dobrego, to te wszystkie osoby, które wyszły, pokazały, że to, że one coś tworzą, pewne działanie, które jest przeciwwagą dla tego małego działania dramatycznego, strasznego, pojedynczego działania, które tak działa. Tak? Po druga sprawa jest taka, że to był moment wielkiego wstrząsu emocjonalnego. Ludzie powinni być wtedy razem, żeby się dźwignąć, poczuć, że są silni, że nie są, że to nie jest tak, że wszyscy chcieli zabić prezydenta, tylko się nikt nie dał przyznać, a tylko ja nie chciałem, że jest dużo takich osób, że ja nie jestem sam w tym, co myślę i co robię. No i po trzecie, że jak pojawia się zbiórka, że ja mogę coś z tym zrobić, czyli ja w tym kontrybuuję. Tak? I tu mamy element zbiórek, który bardzo fajnie buduje kapitał społeczny, o wiele lepiej niż dawanie różnych rzeczy, które licho buduje z kolei kapitał społeczny. Mamy dokładnie to samo w domu i w związkach. My chcemy, żeby ludzie się włączali w różne rzeczy i żebyśmy to robili razem, bo wtedy bardziej o to dbają. Tak? No, jak mówię, masz dom, nic w nim nie robisz, to tracisz do niego szacunek. I dlatego uważa się w niektórych pracach, że 500+ nie jest dobrym pomysłem. Znaczy, generalnie on jest dobrym pomysłem, ale że nie jest dobrym pomysłem dlatego, że to daje wrażenie, że rząd coś daje bez wkładu całego społeczeństwa. Tak? Bez takiego sobie, że rząd coś dał, że pan prezydent czy pan premier wykopali w jakąś skrzynkę z pieniędzmi w ogródku i to tylko od jej dobrej woli. Prawda jest taka, że wszyscy się zrzucają na 500+. Tak? I być może to byłoby budowanie kapitału społecznego, gdyby bardziej uzmysławiać ludziom, że to jest wkład każdego obywatela. Bo to trochę też tak działa, że jakbyśmy mieli poczucie, że się przyłożyliśmy, to byśmy pomyśleli, że nie przykładalibyśmy, gdyby nam nie zależało. I to samo jest z Wielką Orkiestrą. Niektórzy dają dużo, inni dają mało. Wiesz, prawda jest taka, że NFZ i tak robi więcej niż Wielka Orkiestra, statystycznie, ale NFZ daje, jakby nie mamy poczucia, że to są nasze pieniądze, chociaż też są, bo jak powiedział Margaret Thatcher, rząd nie ma swoich pieniędzy, ale tutaj jest jakby rytuał dokładania się, że my wszyscy kontrybuujemy w to, że my budujemy dumę, jakość, pokój, miejsca, w którym mieszkamy. Tak akurat ono się szczęśliwie nazywa Polską. Może nie ma jakiegoś idealnego położenia geograficznego, ale w sumie ciężko narzekać. I my tutaj mieszkamy i my wszyscy to swoje podwórko trochę zamiatamy. A to wrzucimy na skarbonkę, a to psią kupę podniesiemy, a to jak będzie trzeba, to się postawimy, jakby jakiś akt agresji był wewnętrznej czy zewnętrznej. Tak, że my wszyscy jesteśmy jakiś taki mały poziarenku. I że to nie tylko robi dla tego otoczenia, ale dla mnie w głowie. Tak, że ja mam poczucie, że jestem trochę takim współgospodarzem tego. A hejtowanie przesuwa granice przemocy? Przesuwa. Przesuwa na pewno, dlatego że, znaczy jeżeli ono nie jest,
W ogóle zakładamy, że jeżeli ktoś ma przesuniętą granicę moralną w stosunku do miejsca, w którym mieszka, bo wiesz, moralność zależy od czasów i miejsca, w którym jesteś, tak? Mamy takie momenty, gdzie na przykład, nie wiem, po wojnie jest bardzo duża anomia, a ludzie się zachowują źle, na przykład grabią groby, nikt nie ma im tego za złe, bo w sumie po co zmarłym pieniądze, a teraz jest ciężko, bo jest po wojnie, albo ma na przykład mniej mężczyzn, więc oni mają podwie żony, albo potem już się tych mężczyzn zrobi więcej. Tak, więc to wtedy moralność jest inna. Ale my teraz wiemy, jaka teraz jest moralność, tak? Czego mniej więcej się wymaga od ludzi, którzy są dookoła. I trzeba pamiętać o tym, że my tę moralność budujemy na podstawie tego, co widzimy dookoła siebie. Najczęściej grupy społecznej, która jest dookoła nas. W większości przypadków, bo jak podkreślam, są takie osoby, dla których moralność jest bardzo silnym elementem ich tożsamości. I to jest osoba taka, że one by umarły prędzej z głodu, niż okradły na przykład żydowskich grup po wojnie, tak jak to miało miejsce po wojnie. Tak? Ale to jest, mówię, mniejszość zdecydowana. Natomiast reszta buduje normę od otoczenia. I jeżeli ja widzę, że moje otoczenie robi się coraz bardziej agresywne, to dla mnie to, co jeszcze wczoraj było agresją, dzisiaj już jest normą. Tak? I dlatego, a my wiemy, że koszt agresji jest bardzo duży. A z kolei bierność, jak mówi stara zasada, bierność wspiera oprawcę. Więc jeżeli, bicie dzieci jest takim klasycznym przykładem. Tak? Bicie dzieci jest takim elementem, od którego odeszliśmy i ono jest tam, zdaje się, konstytucyjnie uwzględnione, że nie wolno, obywatel jeden drugiego nie może bić, nieważne ile ten drugi ma lat, ale my wiemy, że bicie dzieci jest po prostu obciążone społecznie. My tego nie wymyśliliśmy dlatego, że utrudnimy sobie życie, zamiast lać dzieci będziemy próbować zaciskać zęby i jeść środki uspokajające, tylko my wiemy, że bite dzieci biją, po prostu biją, zachowują się niemoralnie, obciążają całe społeczeństwo potem jak rosną i tak dalej, i tak dalej. Więc my ustaliliśmy, że z dwojga złego pewnie lepiej przecierpieć trochę jako rodzic. Wszyscy rodzice mają sporą dozę cierpienia za sobą, ale i rodzice tych rodziców też mają, coś jakoś tak wlecze w życiu, niż sobie ulżyć i myśleć, że to w sumie dobrze, bo mnie ojciec bił i zobacz, na jakiego dobrego człowieka wyrosłem. Tak? Nikt z nas nie wyrósł na super dobrego człowieka. My, jak już powiedzieliśmy wcześniej, generalnie o sobie dobrze myślimy, a to nie jest do końca prawda. Chociaż jest nieźle. Znaczy, większość ludzi na świecie zachowuje się bardzo porządnie. I to trzeba powiedzieć jasno. Pomimo tego, że media być może próbują nam wmówić, że zło jest normą, zło nie jest, daleko jesteśmy. Można naprawdę by powykręcać sporo numerów, nawet by się policji nie chciało kiwnąć palcem, a jednak większość ludzi na świecie, jak się zaczniemy przyglądać, zachowuje się bardzo porządnie, bardzo uważa na innych, zwłaszcza w dużych skupiskach te normy są różne, ale trzeba powiedzieć, że my się, tak jak powiedziałem, zachowujemy o wiele lepiej, niż byśmy przypuszczali. Tak jak zaczynamy dodawać ułamki. W sumie, jak powiedziałem, badacze się zastanawiają, dlaczego ludzie nie oszukują bardziej. Tak? No i pięknie to zakończyłeś, aczkolwiek możemy zakończyć tym, co powiedziałeś, albo zadam pytanie, jak reagować, gdy widzimy rodziców bijących dzieci? No jak widzimy rodziców bijących dzieci, to trzeba zareagować zgodnie z prawem, bo problem z naszą reakcją emocjonalną jest taki, że on najczęściej mamy taki pomysł, żeby szerzyć agresję. Bo agresja jest zakaźna, czyli ktoś kogoś bije, to ja mu przyłożę. Jak go wyeliminuję fizycznie, to on już nie będzie robił nikomu krzywdy. Ale jakby bilans agresywnych osób jest taki sam. Bo myślę o tym, że ja kogoś biję, ale to jest usankcjonowane, bo mam uzasadnienie, ma strasznie krótkie nogi. Bo też, żeby to wybrzmiało, jak powiedziałem, że zachowują się niemoralnie osoby kreatywne. Tak? Że to, że ja potrafię coś sobie wytłumaczyć i się usprawiedliwić, nadal nie znaczy, że to jest dobrze. Bo niektórzy ludzie potrafią sobie bardzo dużo rzeczy wytłumaczyć, usprawiedliwić. A zwłaszcza ja swoje zachowanie, to już w ogóle jestem mistrzem kreatywnego zadania. Tak, ale przecież, a on kiedyś, a jego dziadek, a w ogóle to ludzie, którzy są tacy, nie? A w ogóle to jeszcze 20 lat temu, przecież tak, to nie pedofilia, bo Romeo i Julia mieli tam 15 lat i 13, a Maryja zawsze dziewica 12, więc tak, ja w ogóle mogę cały esej napisać, dlaczego w sumie moje zachowanie jest usankcjonowane, ale prawda jest taka, że ono dalej nie jest, no po prostu. Więc potrzebuję innych ludzi do tej regulacyjnej funkcji zachowania, to po pierwsze, i dlatego być może, jak ja widzę, że ktoś ma jakąś, dokonuje jakiejś przemocy fizycznej, to żeby się nie dać tym zarazić, bo już wtedy będą dwie agresywne osoby, jedna w więzieniu, ona wyjdzie, I dalej będzie taka, jak była, bo oczywiście rzadko kiedy uzna, że zrobiła źle, bo zrobiła dobrze i że niestety świat jej nie zrozumiał. Tak najczęściej przychodzi ludziom do głowy. A my już uznamy, że w sumie rąbnąć kogoś to jest dobry pomysł. Ale jest taka pierwsza reakcja. Ta pierwsza reakcja emocjonalna jest taka bardzo, żeby już był spokój. Tak? Emocje nie mają wglądu w długi termin. Jak ktoś nas obrazi,
to my mamy często tendencję, żeby już go przeprosić, żeby już był spokój. Albo wiemy, że to jest nie do końca nasza wina, ale zaprośmy go na kawę, żeby już było tak jak po staremu. Tak, emocje chcą zażegnać problem tu i teraz. Niestety strategie, które mają zastosowanie w krótkim terminie, rzadko działają w długim. I jak ja mu przyłożę, to po prostu mamy dwie agresywne osoby. I ja już mam u siebie w głowie normę przesuniętą. Więc my też, ja nie robię na przykład, bo ja się staram nie być agresywny. No w internecie idzie mi lepiej, w życiu na pewno jeszcze mam trochę do popracowania, choć być może nie wyglądam, a może mam wysoką poprzeczkę postawioną. No, jest to jakiś pretekst do zabawy. W każdym razie ja wiem, że nie robię tego nie dlatego, że ja komuś zrobię krzywdę, bo ktoś to się może przejąć albo nie, życia mu nie zdewastuje, ale ja sobie zrobię, bo to zawsze już ze mną zostanie. Że nową normą jest to, że ja mu mogę, jak ktoś bije dziecko, to mu mogę podejść i z kujawiaka w podwozie mu zamalować i on wtedy się zwinie tam we własnych smarkach na chodniku, a ja będę miał poczucie, że jestem rycerzem. To brzmi tak, ale tak nie jest, bo są dwie osoby, po prostu zostają na chodniku i jedna biła drugą, a teraz i tamta też biła tamtą. Tak? I jakby, więc ta agresja się szerzy. Więc trzeba się, ta pierwsza reakcja najczęściej nie jest dobra. Zgodnie z prawem powinniśmy to robić, to jest na pewno rozum ponad możliwościami. Mamy narzędzia, które to robią, nie wszystkie są doskonałe, no ale można je zmieniać. Są grupy społeczne, które pracują nad tym, żeby, no gdzieś to i zawinęliśmy o ten wątek agresji, o wątek pedofilii. Pedofilia ma jeden z największych procentów recydywy we wszystkich przestępstwach, jakie istnieją. Więc jeżeli się tymi osobami nikt nie zajmuje, to jest bardzo ciężko, żeby one potem wróciły na wolność i nie robiły tego, co do tej pory. Ale są liczne grupy społeczne, które pracują nad tym, żeby i prawo za tym nadążyło, i ośrodki resocjalizacyjne i tak. Każdy jakoś... Dlatego widzisz, mówiliśmy o tym, ale to znowu być może kolejny element na podsumowanie naszej rozmowy. Jeżeli ja będę tylko dokonywał wglądu w siebie i zastanawiał się, czego ja chcę, a nie czy to jest w ogóle dobre dla ogółu, to ciężko zakładać, w sensie naiwnym jest myślenie, że jeżeli ja zadbam tylko o swoje dobro, to jakimś cudem wyprodukuje dobro wspólne. Ja muszę mieć cały czas myślenie takie, czy to jest dobrze dla innych. Albo co ja mogę też zrobić w takim swoim działaniu dookoła siebie. Nie dalej, jak wczoraj przeczytałem właśnie, że nie chodzi o to, aby agresję zwalczać agresją, bo wtedy jest dwa razy tyle agresji. Dokładnie, no. Miłoszu, bardzo dziękuję. Ja też bardzo Ci dziękuję. Za kolejne spotkanie i mam nadzieję, do zobaczenia za pół roku. Zobaczymy, będę miał coś do powiedzenia. Wiesz, bo ja po takich spotkaniach mam wrażenie, że już nic nie wiem, więc zobaczymy. Dziękuję Ci bardzo, Łukaszu. Dziękuję. Uszanowanie.